Obraz z pierwszego czytania, który daje Kohelet, to jest obraz całego ludzkiego życia. Jest mowa najpierw o młodości, a potem o starości. To jest w ogóle bardzo poetycki obraz, zwłaszcza w tej drugiej części, zaraz trochę przeczytamy. A jednocześnie to jest obraz, można powiedzieć, filozoficzny. Teraz właśnie mamy taką serię czytań z ksiąg mądrościowych i nawet widać pewne nawiązania do różnych innych filozofii, na przykład greckiej i tak dalej, kiedy mówi o tym, jak to znajdę, zanim się nie przerwie, srebrny sznur, to jest symbol śmierci. I w studnie kołowrót złamany nie wpadnie, albo nie rozbije się dzban. To są symbole, takie obrazy śmierci w poezji czy w filozofii. I tak, najpierw jest mowa o młodości. Ciesz się, młodzieńcze, albo dziewczyno, w młodości swojej, serce twoje niech się rozwesela za dni twojej młodości i chodź drogami swego serca, czyli to, co pociąga serce i za tym, co oczy twe pociąga, lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg, ale usuń przygnębienie ze swego serca, oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza szybko przemija się, żeby korzystać z tego, co jest właściwe dla młodości. To znaczy, to, co daje Bóg jako radość młodości, znaczy, to jest dar Boży. I nie ma co się przed tym powstrzymywać, ale to jest oczywiście nawiązanie do sądu Bożego, że to korzystanie z młodości ma się dokonywać zgodnie z wolą Bożą. To jest bardzo ważne. I potem jest bardzo właśnie długi fragment o starości. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swojej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania, zanim zaćmi się. I to jest potem jest długi poetycki obraz. I to jest coś takiego, w życiu duchowym, takie zjawisko, że człowiek ma bardzo dużą trudność, zwłaszcza w wieku średnim, to jest bardzo długi proces akceptowania tego, że jest coraz mniej młody. Często jest na tej zasadzie, że ciało słabnie, mogą się pojawić choroby, sił, jest coraz mniej sił, a w głowie człowiek cały czas myśli, że ma 20 lat. To jest takie zjawisko psychiczne i w ogóle rozwoju duchowego. Zwłaszcza ten słynny kryzys 40-latków, nie? To jest klasyka w ogóle w życiu duchowym. Nie wszyscy to przechodzą, ale większość tak. Że już połowa, można powiedzieć 40 lat, to już połowa. Człowiek ma życia, ma wrażenie, że niczego nie dokonał, a już za późno, żeby czegoś nowego dokonać. I tak można się wtedy tak trochę podłamać. To jest naturalny proces. I przeczytamy później, właśnie przeczytamy teraz, jak ten długi, poetycki obraz, który może być niezrozumiały. Dlaczego? O co tu chodzi w tym obrazie? Księżyc, słońce, światło, księżyc, gwiazdy, chmury, powrócą po deszczu. Czemu o tym pisze? W czasie, gdy trząść się będą stróże domu, uginać się będą silni mężowie, będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie. Zaśmią się patrzące w oknach kobiety. I zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łosk od młyna przycichnie, podniesie się głos ptaka i wszystkie śpiewy przymilkną. Odczuwać się będzie lęk przed wyżyną, strach na drodze. Drzewo migdałowe zakwitnie i ociężała stanie się szarańcza. I pękać będą kapary, bo człowiek, ten długi opis jest wyjaśniony na końcu. To jest obraz takiego zużywającego się życia, albo kończącego się życia. I to jest to wyjaśnienie, bo człowiek zdążać będzie do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicach płaczki. To jest obraz tego młyna życia, który się kręci, tego zwyczajnego życia, ale w końcu to koło ustaje. Coraz wolniej się kręci i ustaje. I teraz parę słów jeszcze komentarza.
Pewien benedyktyn w swojej książeczce francuski z klasztoru z Solemy, akurat miałem okazję tam być, w swojej książce pisał takie, ja wtedy tego nie zrozumiałem, czy miałem niecałe 40 lat, ale napisał, że wraz z upływem życia człowiekowi się świat zawęża. Jest taki stary mnich to napisał. Człowiek w młodości ma wrażenie, że cały świat do niego należy, a wraz z biegiem lat człowiek widzi, co jest coraz bardziej, to, co jest najistotniejsze, najważniejsze. To jest to zawężanie się. To nie jest wcale nic złego. I to życie wraz z wiekiem się powinno coraz bardziej regulować, być coraz bardziej, jakby to powiedzieć, uporządkowane. Nawet ci mnisi mówią, że jak im się zarzuca, że oni codziennie praktycznie przeżywają ten sam plan dnia. Nie? O tej samej porze jedzą, modlą się, chodzą do toalety za przeproszeniem i tak dalej. I mówią, że to jest takie nudne życie. I tak jest wraz z wiekiem, że człowiek ma coraz bardziej uporządkowany styl życia i trudno mu nawet to zmieniać, ten schemat, nie? Te swoje schematy. Natomiast ci mnisi odpowiedzieli, nie, to nie jest nudny tryb życia. To jest uporządkowany tryb życia. Człowiek jest coraz bardziej blisko prawdy o sobie, o życiu, o świecie, o kosmosie, o Bogu. Coraz więcej wie tak naprawdę, bo taka jest natura starości. To jest wiedza Boga, która powinna człowieka coraz bardziej zamieszkiwać. I żeby powiedzieć jeszcze coś negatywnego, nie lubię dużo mówić negatywnych rzeczy na kazaniach, ale jeżeli ktoś się starzeje, a jednocześnie próbuje żyć jak młody, to chwytanie przyjemności życia, to coraz bardziej się rozbija wewnętrznie. Nie dopuszcza do siebie, że się starzeje. Nie akceptuje tego, to wtedy jest godny pożałowania. Znaczy, taki człowiek jest tak rozbity, w ogóle nie to, co myśli, robi, jak działa, nie pasuje do jego wieku. I takich ludzi dosyć sporo jest. Znaczy, jak się, więc żyjemy w takim społeczeństwie rozchwianym. Natomiast właśnie łaską jest wielką żyć według tego, co daje mi natura i Bóg. To znaczy iść zgodnie z tym naturalnym planem życia, tą mądrością, która... Powiedzmy tak, w miarę wzrastania w młodości, nie, rosną siły, człowiek jest coraz bardziej mocny, coraz więcej pojmuje, robi, nie? Ale potem, jak ta krzywa tych sił, ten wykres schodzi w dół, to tak naprawdę jednocześnie rośnie wewnętrzna siła człowieka, ta duchowa siła człowieka. Bo w ten sposób dojrzewamy do życia wiecznego, jak było w tym czytaniu, o ile jeszcze zdążę znaleźć, właśnie to, co czytaliśmy. A duch powróci do Boga, duch ludzki powróci do Boga, który go dał. Czyli człowiek powraca do tych swoich początków, które są w Bogu, czyli do życia wiecznego. I te siły, które tracił w ciągu życia, chociaż miał na początku tak duże te wewnętrzne siły, powrócą do Boga, który przecież jest wszechmocą, potęgą. Czyli wracamy do największej potęgi, jakiej jest Bóg, i już tam w tej wieczności nie ma po prostu słabości, cierpienia, łez, to koło życia się rozpędza właśnie w życiu wiecznym. Ku wiecznej rozkoszy.